Yo, yo, siemano mordo, z tej strony Zielak, witam was bardzo serdecznie w czwartym odcinku drugiego sezonu z serwera nerwia2.pl, czyli seria, w której gramy bez broni ze średnimi i bez handlu z innymi graczami, także mordeczki, no nie ma lipy, nie ma lipy. Oczywiście wyniki konkursu na smocze monety właśnie wylądowały na ekranie, także gratulacje dla każdego zwycięzcy. Administracja w przeciągu kilku dni wrzuci wam SM-ki na konto, także możecie wyczekiwać tutaj pod tą monetką, czy przypadkiem nie wygraliście trochę SM-ów. Tak jak widzicie, tutaj świrnięta już tańczy, czyli jest gotowa na ekspienie, także zapraszam was oczywiście do kolejnego odcinka, bierzcie, picie, jedzenie i kurwa jedziemy! Dobra mordeczki, tak jak widzicie na początku odcinka, musimy zająć się przede wszystkim wydrobieniem kilku zębów orka, bo z tego co widzę, ludzie zaczęli je zbierać, no bo jeszcze jak 3 dni temu, chłopie, jeszcze nie byłem w stanie się tutaj w ogóle kurwa pobujać na tych orkach, to widziałem, że ludzie biją orki, ale zostawiają te zęby na ziemi, nie? A teraz nagle kurwa wszyscy zniknęli, także muszę zająć się dropieniem zębów orka. Myślę, że wydropimy sobie z 15-20 sztuk, przy okazji podekspimy trochę świrniętą, no i nam też zawsze wpadnie trochę levela, także myślę, że elegancko, fajny pomysł, także rozstawiam się tutaj jak na razie. Ekspimy troszeczkę, bijemy i dropimy sobie zęby orka, żeby móc w końcu oddać sobie tego biologa. Dobra mordki, powiem wam tak, udało się wydropić aktualnie 4 zęby orka i jeszcze przy okazji poleciało coś, czego się, no w sumie się trochę spodziewałem, bo Nesu pod poprzednim filmem skomentował, że jego, z tego co pamięta, to lodowe iglice leciały bardzo dobrze na bono i stary, patrzcie na to, kurwa, co poleciało, nie? Poleciała mi lodowa iglica na glebę, także chłopie, elegancko, stary, zdążyłem ją zebrać, ale nie pokazałem wam tego, bo nie zdążyłem odpalić nagrywania, zanim się skryłem, że to zebrałem. Także mamy, człowieku, lodową iglicę, także no zajebiście, wbijamy 40 level planowo, do tego, żeby założyć sobie jeszcze te ogromne topory, te olbrzymie topory, no i skoczyć sobie przede wszystkim na to DT, nie? Czyli to, co wam mówiłem w poprzednim odcinku. Dzisiaj spróbujemy sobie to zrealizować, także ja tutaj lecę, dropię, człowieku, działam. Przy okazji świrnięta, bijamy jej levele i jedziemy z tematem. Wrzucimy i oczywiście jeszcze jednego pedeka, żeby tak naprawdę ten exp leciał na niej troszeczkę bardziej sensownie. No i kurwa co, no i działamy, mordo, tyle w temacie. Patrzcie, ziomeczko, nie poleciała lodowa iglica na glebę i jej nie zbiera, chłopie. To zielusek oczywiście wpada odkurzać i zawijamy wroty, chłopie. Dobrze jest przelecieć po tym czasami, bo takie kurwa skarby tu leżą na ziemi, że koniec. Dobra mordeczki, koniec tego bicia na orkach. Ogólnie wydropiłem 7 zębów, także myślę, że jak na razie nam starczy do oddawania, bo musimy oddać jeszcze 8, także tak naprawdę będę sobie po prostu raz na jakiś czas podlatywał na to bo i zbierał zęby, które zostały, wypadają ludziom. No bo po przelocie po kanałach czasami zdarzyło mi się naprawdę zebrać kurwa nawet 2 zęby na jednym channelu, także chłopie, chwila moment i mieliśmy ogarnięte te ząbki, także elegancko. No i tak postanowiłem, że w sumie skoro te zęby już mam praktycznie gotowe, no to chyba najwyższa pora dobić ten 40 level i no bo nie ukrywając, jakby ten ekwipunek, ulepszenie tego EQ będzie naprawdę bardzo dużym krokiem w naszym rozwoju. No i zobaczcie mordeczki, co w ogóle odkryłem, że patrzcie, mamy te szpony, mamy te trujące pająki żołnierze w V1, to jest V1 chyba te pająki. Także ogólnie rozstawiamy się, stary, patrzcie, a to w rogu, biorę, chłopie, spota i zobaczcie to, stary. Śmiertelka plus 5, kurwa, jakiś żelazny hełm bez bonów, chłopie, pięciokątna plus 5, trójzo plus 4 i dajemy radę zbijać, kurwa, takie, no wiadomo, po pół spota, nie? Ledwo co, ale dajemy radę to zrobić, także oj, chyba będzie dymtka kula, bo mi padło silne. Ale ogólnie, tak jak widzicie, naprawdę idzie kurwa konkret, także zostaje tutaj jak na razie w ekspie sobie tylko zieluska do tego 40 levela, żeby móc wejść sobie na żeby móc wejść do DT. No i tak naprawdę myślę, że będziemy sobie powolutku mogli zaczynać nasz biznes plan, bo jest do ulepszenia kilka rzeczy, kilka olbrzymich toporów, kilka czy klameczek leży, także zabieram się za ekspienie i widzimy się mordeczki przy wbijaniu levela 40. Dobra wariaty, właśnie jesteśmy w trakcie dobijania 40 levela, także patrzcie na to, chłopie, stary, widzicie, kurwa, da się, chłopie, da się bez średnich, da się bez handlu ogarniać, naprawdę dobre tematy, 40 level wbity. Także teraz najwyższa pora przeteleportować się na DT od razu. No i próbujemy, stary, wytargać od kogoś możliwość wejścia na kowala razem z nim. Także od razu, stary, nawet się nie zastanawiam, lecę tylko do rynku, do M1, sobie poulepszamy te wszystkie, kurwa, olbrzymie topory, tą ligicę spróbuję wbić troszeczkę wyżej u bromistrza. No i przede wszystkim posprzedajemy jakieś tam głupoty z ekwipunku, pozbieramy sobie jakieś, kurwa, kolczyki i tak dalej, żeby miał co ulepszać. No i od razu pierwsze co, chłopie, no to lecimy, kurwa, do DT. Zobaczymy, jak tam będzie palił, czy to wszystko. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, musimy sobie wbić, mordeczko, najważniejszy miecz dla mnie, czyli miecz barbarzyńcy, chłopie. Także, mordo, jedziemy od razu do DT, ogarniam tematy i widzimy się już pod wejściem. Dobra, ziombel, jestem chyba gotowy na pierwszą wyprawę na, kurwa, wieżę demonów, bo ogólnie przygotowałem sobie całą stronę w ekwipunku, rzeczy, które potencjalnie chcę ulepszać, począwszy od kolcy, na butach, na broniach i na, kurwa, zbrojach kończąc. No i ogólnie poulepszałem je sobie w miarę możliwości z tymi ulepszaczami, które miałem, no bo jak na razie leciały mi, kurwa, namiętnie kawałki klejnotów M2, także miałem ich naprawdę bardzo dużo. Tutaj na jedną śmiertelkę już mi niestety ich więcej nie starczyło. Mamy miecze barbarzyńcy plus 5, olbrzymie topory, w ogóle może zobaczymy sobie, jak one wyglądają, stary. Ja pierdolę, jaka ciupaga, chłopie, w ogóle, ty, jak to wygląda penersko. Dobra, także wiecie, o co chodzi ogólnie. Lecimy do DT, spróbujemy sobie kogoś tam może uszczypnąć, żeby nas, kurwa, tam wpuścił do kowala. Mamy pięciokotne tarcze plus 5, czekajcie, może zobaczymy w sumie, co my potrzebujemy w ogóle na plus 5, żeby się tam dostać. Dobra, lecę do partnerza na biegu. Dawaj, dawaj, kurwa, to manu tak wolno biega, stary, bez tych potek. Kawałek zepsutej zbroi, to chyba mam w sumie. Dobra, próbujemy. To zajebiście, pierwsza próba spalona. Kolejna próba.
Ja pierdolę, ty o co chodzi, chłopie? Dobra, okej, siadło. Ezo, przewodnik z plusem mam, dobra. Na plus 6 kurwa weszła. Nieznany talizman rybie ości chyba też mamy. Ja pierdolę tej. Dobra, próbujemy jeszcze raz, stary. Skoro mamy, chłopie, taką możliwość, żeby próbować, to jedziemy z tematem, bo tych ulepszaczy naprawdę mam bardzo wiele. Patrzcie, tutaj mam w sumie te rybie ości, to wszystko po tych otwieraniu tych złotych szkatułek, nie? I tych szkat dzielnego odkrywcy. Także próbujemy. Ezo z plusem siedzi, okej. Dobra, kolejna próba, nieznany talizman i rybia ość. Siedzi, ja pierdolę, chłopie. Szkon skorpiona, chciałem powiedzieć w ogóle, kurwa. Dobra, dwie sztuki i małża, ale powiem wam, że tą pięciokoto plus siódemkę chyba będziemy sobie zostawiać. Ale kurwa, ale mała różnica defa w ogóle. Ja pierdolę, chyba nie warto było tego robić. Dobra, zostawiamy to, spróbujemy to klepnąć na DT, żeby tam nie świrować. I po prostu jedziemy, stary, do góry. Skórzane kozaki, coś tutaj mogę ulepszyć, to też u jubilera. Także dobra, ja sobie dopinam to wszystko, co mogę tu ulepszyć. No i widzimy się już na DT. Od razu pierwsza próba, jeden ziomeczek stał akurat na H1, chłopie, zapytałem się go, czy mogę po prostu skoczyć razem z nim na DT i zaliczyć sobie przy okazji kowala. I ziomek pisze, że możemy się przejść. Także widzimy się, myślę, już na kowalu, no bo przebieg DT raczej wiecie, kurwa, jak to się robi. Także widzimy się na próbach ulepszania u kowala w DT. Dobra, mordeczki, ziomek właśnie zbił tutaj gości i mamy, kurwa, broń mistrza, chłopie. Dobra, jedziemy od razu z ulepszaniem, stary. Myślę, że pierwszy chyba na pierwszy ogień pójdą ogniste topory. Znaczy, o kurwa, ogniste, ty, olbrzymie topory. Ze względu na to, żebyśmy po prostu mieli jakiegoś fajnego klamota do bicia w tym momencie, nie? Także, kurwa, czekajcie o tego. Dobra, 80%. Pierwsza próba siedzi, okej. Od razu klepiemy go na plus 6. Kolejna próba. Kurwa, spaliło, kurwa, kurwa, spalone. Dobra, mordeczki, mamy kolejną próbę, tutaj dziękuję bardzo, duże podziękowania dla ziomeczka z nickiem Howdy, bo tutaj pomógł nam wejść do góry. No i kurwa, klepiemy, stary, no co, klepiemy, olbrzymie toporki oczywiście, wjeżdżają na plus 5, pierwsza próba siedzi, druga próba jeszcze jedna, jest taką bronią, będzie kurwa pięknie, elegancko, a plus 6 siedzi, zajebiście, mamy to, mordeczki, lecimy kolejne podejście, już nie będę wam pokazywał tej całej drogi i tylko pokażę wam po prostu ulepszanie. Ogólnie mordy, tak jak widzicie, miecze barbarzyńcy niestety, kurwa, no nie wchodzą za bardzo, ale nie poddam się, czeków, biegu na plus 9, chodzi o mnie się tutaj zestrać, kurwa. I ogólnie powiem wam tak, faza jest fajna, bo za każdym razem jak po prostu lecę sobie na takie DT z kimś, to w międzyczasie, kiedy on sobie leci na Reapera, no to ja mogę szybko pobiec na orki i sobie tutaj małą dostawę zrobić. No i patrzcie, zebrałem sobie dwa miecze barbarzyńcy kolejne od ziomeczka, także lecę je ulepszyć do burmistrza i lecimy znowu kolejne DT, także kolejne próby przed nami. Mordeczki, latamy sobie to DT cały czas, to jest ziomeczkiem Howdy, także mordo, dziękuję ci bardzo za pomoc ogólnie przy tym wszystkim. No i tak sobie powolutku działamy, wbijamy tam w sumie jakiś, mamy jeszcze jeden toporek na plus 6, jakieś tam głupoty. Ale w sumie zauważyłem, że stary, mamy igły skorpiona we kół podczas kurwa bicia metinów i w sumie na olbrzymi topy plus 7 potrzebne są właśnie dwie igły skorpiona i rybia oś. Także chyba wydaje mi się, że żeby mieć jakąś fajną, sensowną broń, spróbujemy go sobie klepnąć. Ale jeszcze jedna kwestia, mamy tę skrzynię eksperta, którą jest na 30 i na 400 level, więc może będzie tam jakiś ZBS albo cokolwiek, co podbije nam procenty, także próbujemy. Pierwsza próba, mamy kilka bodzi, mamy jakieś dodania, okej, buty wiatru w porządku. Dobra, kolejna próba, co my tutaj mamy ogólnie, mordeczko, czekaj. Rękawica złodzieja, pierścień doświadczenia, elegancko, marmury, rady pustelnika, zwoje, egzo. Dobra, chyba nic takiego, co by nam się przydało w tej sytuacji, także mordeczko, próbujemy sobie to klepnąć. 50%, albo się, są dwa uda, chłopie, albo się uda, albo się nie uda. Raz, dwa i trzecia próba. Kurwa, spalona, chłopie, dobra, a co jest potrzebne? Ogony skorpiona, ty, no powiem ci, chłopie, że... ja pierdolę i flak nie mam, stary, ja pierdolę. Dobra, lecę do tego, to próbować klepać wyżej, nie? Jeszcze tak na zakończenie naszej przygody tutaj z Howdym, chciałbym ci, mordeczko, naprawdę bardzo podziękować za to, bo ziomek chyba poleciał ze mną z 10 DT, kurwa, wszystko spalone, chłopie, jak na razie, także pierwszy dzień, pierwsza próba, kurwa, klepanie niestety na minus i to duży minus, no bo kurwa, jedyne co mam to olbrzymi to plus 4, czyli to co miałem wcześniej, no ale ziomek naprawdę latał tu ze mną cały czas, stary, chyba z 2,5 godziny, kurwa, ze mną fruwo, także mordo, dziękuję ci jeszcze raz bardzo, trzymaj się, wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Może jeszcze na jakiś DT, kurwa. Mordeczki, na szczęście jeszcze udało się znaleźć ziomeczka, który... Ogólnie znaleźliśmy łącznika i mam gościa, który XP mi świrdiętą ze względu na to, że jak będę miał na niej 40 level, to będę miał kolejną próbę ulepszania w DT. No bo czarny jak na razie widzicie, kurwa, że trochę nie wchodzi za bardzo, więc tych itemów naprawdę potrzebuje bardzo wiele, także świrdnięta stoi tutaj twardo na PD-ku, człowieku, i na... tutaj mam takiego lwa sobie przerzuciłem też z item shopu, żeby troszeczkę szybciej tego doświadczenia sobie zbierać. No i działamy powolutku, nie? Krok po kroczku, człowieku. Jeszcze trochę i będą te miecze, barbarzyńcy, iglice, wszystko na 9.
No i mordeczki, tak jak widzicie, siedzę w tym DT już naprawdę dużo czasu, chłopie. Prób ulepszenia mieliśmy łącznie chyba z 30, kurwa, a mam tylko dwie na jedno wejście, także ogólnie, tak jak widzicie, jak spimy sobie tam naszą drugą postać. No i człowieku, faza jest prosta. Ogólnie chcę już, myślę, powolutku zbierać jak najwięcej tych lodowych iglic, no bo udało mi się wbić ten olbrzymi topór na plus 6 i myślę, że on bez problemu wystarczy mi na to, żeby wbić sobie to 5 leveli, a tą lodową iglicę jednak trzeba trochę przycisnąć, także cały czas sobie latam, poulepszam sobie oczywiście jeszcze miecze barbarzyńcy i mam jeszcze zbroję do ulepszenia, także na razie sobie hasamy cały czas na to DT, no i kurwa, trzymajcie kciuki, żeby w końcu coś weszło, bo na razie jest mega lipa, ale po tym DT chyba zrobię sobie małą przerwę i skoczę nadrobić sobie troszeczkę misji, no bo jak widzicie, mamy jakieś lochy małp, jakieś topory, dogbaje i tak dalej, także trzeba się tym na pewno zająć i myślę, że w tym odcinku, no kurwa, chcę jakiś item klepać na 9, no. Właśnie udało mi się skończyć misję dla kapitana, chłopie, siedziałem w tym lochu mał chyba kurwa z 15 minut, naprawdę, i próbowałem wydropić tą zębatkę, także w końcu się udało. No i ogólnie jest jeszcze jedna kwestia, o której chciałbym, mordeczki, sobie z wami pogadać tak na żywo, także ogólnie teleportujemy się do miasta i ogarniamy temat, ale jest takie jedno pytanko do was. Ogólnie, mordy, co wy na to, w sensie pytanie do was, czy jesteście za tym, żebym mógł podczas trwania tej serii korzystać z amuletu Nemere, nie? Czyli z itemku, który można kupić jakby w tym shopie, można go ogarnąć, można go wydropić z tej skrzyni wodza orków i on tak naprawdę, powiem wam szczerze, jakby na moim etapie gry nie dałby mi jakiegoś nie wiadomo jakiego odpału, ale pytanie po prostu do was, w jaki sposób chcielibyście, żeby ta seria wyglądała, i pytanie do was, czy mogę po prostu jakby waszym zdaniem korzystać z tego, także zobaczymy sobie, jaka nagroda od kapitana. 5 dłoni przebicia, krytyki, kamień orków, rękawice złodzieja elegancko, dobra, kolejna szansa, jak to, to su i tak dalej, oczywiście zbijamy wszystkich, także elegancko. No i kolejna kwestia, oczywiście jest jeszcze jedna misja usuna, no i kolejna kwestia jest taka, że jakby bardzo często widzowie w momencie, kiedy wchodzą ze mną do DT, pytają się po prostu, czy mają mi coś ulepszyć, nie? No i ogólnie, żebyście wiedzieli, mordeczki, wszystko, każdą rzecz, którą ulepszamy w DT, ulepszam własnoręcznie i mam tylko dwa ulepszenia na każde wejście od DT, żeby nie pojawiła się jakaś sytuacja, że na przykład ktoś gdzieś tam ulepszy mi, kurwa, dajmy na to kamieniem smoka, ogarnie sobie item, czy te ulepszacze i tak dalej, bo wiadomo mniej więcej, że klepie te lodowe iglice teraz. Także każdą rzecz, którą po prostu mamy, ulepszam własnoręcznie w DT. No i tak naprawdę pytanko też do was, no najważniejsze, chyba najważniejsze kwestia, to jest to, czy mogę korzystać z tego amuletu Nemere. Także pytanko do was po prostu, jak wy się na to zapatrujecie. Dajcie znaka, ja oczywiście odbieram kolejną misję u Arianao, chłopie, i lecę, kurwa, robić wszystko. Także za lochy mało, widzieliście, jaka jest nagroda. Mamy jakieś złote topory, jakieś, człowieku, jeszcze tutaj zabij generałów gangu i kolejny questik, iść do handlarki różności. Także ogarniam te tematy, zobaczymy, jaka będzie z tego nagroda. Dobra, mordeczki, udało mi się ukończyć kolejne misje u kapitana. Mamy dwie szkaty w ogóle, kurwa, wodzorku, chłopie, dwie szkatułki. Dobra, to człowieku, wpadamy od razu, chłopie, i otwieramy, stare, nie ma lipy. Pierwsza od razu wachlarz z druga ubranie zabójcy, zabójczego wiatru, czy cokolwiek takiego. Dobra, elegancko. Level 41 dobity. I kolejna misja, którą udało nam się ukończyć, jest usuna, czyli znaleźliśmy księgę. 200 pelerynek, 5 karasi, diamenty. Kurwa, ale oddał to, ale dobra, przynajmniej sianka trochę oddało. Także elegancko. I kolejna misja jeszcze, która nam została, to są te złote topory. No skurwysyjsko ciężko to dropnąć, stare. Naprawdę, siedzę nad tym, chłopie, już tyle czasu, że ja pierdolę. Ale mordeczki, myślę, że to wszystko w dzisiejszym odcinku. Tak naprawdę, mordeczki, udało nam się ogarnąć, myślę, sporo fajnych rzeczy. Jedyne co, to tylko ten ekwipunek, kurwa, stoi na razie w miejscu, no bo myślałem, że w tym DT będzie trochę lżej, ale jednak jest ciężko, także mordeczko, widzimy się w następnym odcinku, mam nadzieję, że uda mi się wbić, chłopie, miecz barbarzyńca plus 9 i jakieś tam topory, iglice, czy cokolwiek takiego. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tej serii i co, trzymajcie się, wszystkiego dobrego i życzę wam miłego popołudnia, także elo! Toi tu rentres chez toi, peinard.